W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowanie w Chrystusie Panu. Żal tego człowieka, który się napracował. Żal nie dlatego, że spotkała go niesprawiedliwość, tylko żal, że mimo trudu, wysiłku, który włożył, mimo tej całej tego znoszenia spiekoty dnia, trudu tego dnia, nie był w stanie pojąć logiki gospodarza i nie był w stanie dostać większej nagrody niż tą doczesną. Napracował się. Nie ma żadnej wątpliwości. Pan Jezus nam nic nie mówi, że on próżnował, że sobie się wylegiwał, a sam ten człowiek, mówiąc do gospodarza, podkreśla ten wysiłek, który włożył od wczesnego rana do późnych godzin, ale to, co dostał, nie jest nagrodą, która przynosi prawdziwą satysfakcję. To jest coś doczesnego. Mówi mu gospodarz, idź, weź, o coś się umówił i idź. Dlaczego tak się stało? Dlaczego jest tak dziwna logika u Pana Boga, gdzie przeciętny czytający ten tekst zaczyna się zastanawiać, jak to jest, że rzeczywiście ktoś został wezwany wcześnie i musiał naprawdę bardzo dużo pracować i ktoś przyszedł zupełnie na koniec, na ostatnią godzinę, tuż przed zachodem słońca, tuż przed końcem pracy, i gospodarz jednego i drugiego nagrodził tak samo. Drodzy wierni, w perspektywie Pana Boga nie liczy się tyle, ile my włożymy, ile my wypracujemy, tylko jak to zrobimy. Pan Bóg wobec każdego człowieka ma swój specyficzny plan, specyficzną drogę, po której musi ten człowiek dojść do Królestwa Niebieskiego. Pan Bóg jest bardzo kreatywny. Nie stworzył jednego szablonu dla wszystkich, tylko dla każdego specyficznie dla niego przygotowany. Drodzy wierni, jak popatrzymy na świętych, możemy tam zobaczyć osoby, które długie lata, dziesięciolecia spędziły na surowej pokucie. Te dziesięciolecia, które były naznaczone umartwieniem, wyrzeczeniem, walką z pokusami, zdobywaniem cnót. Żmudna praca, codzienne dawanie świadectwa miłości wobec Pana Boga. Codzienne zapieranie się siebie, codzienne dźwiganie krzyża. I widzimy też takich świętych, którzy częstokroć po nawróceniu, nawet niektórzy nie zdążyli się ochrzcić, ale dali jedno intensywne świadectwo miłości wobec Pana Boga przez męczeństwo. Gwałtowne, ale przecież w porównaniu z tym, które inni przez wiele, wiele lat, to bardzo krótkie. Drodzy wierni, widzimy ludzi wśród tych świętych, którzy od małego byli oświeceni światłem wiary i od małego powołani do tego, ażeby Panu Bogu służyć. I nie mówię tutaj koniecznie o to, żeby służyć Panu Bogu w zakonie czy w kapłaństwie, ale służyć Mu jako uczniowie Chrystusowi, jako dzieci Boże. W tym specyficznym stanie, do którego zostali powołani. Ale też widzimy takich, którzy w kwiecie wieku się nawracali i widzimy takich, którzy pod koniec swojego życia albo nawet i w ostatniej chwili, jak ten dobry łotr na krzyżu, zbawienie Boże otrzymali. Nie ma jednego szablonu dla wszystkich. Dla każdego Bóg przygotowuje specyficzny plan, który tenże człowiek musi zrealizować.
Drodzy wierni, ale czego się w takim układzie wymaga od człowieka? Wymaga się tego, o czym mówi tutaj nam dzisiaj w lekcji święty Paweł. Święty Paweł mówi nam, że należy zawalczyć i to maksymalnie o swoje zbawienie, ale w tym momencie, w którym zostaniemy wezwani, czyli w momencie naszego nawrócenia, musimy w 100% zaangażować się w walkę o to zbawienie, które nam jest przygotowane, które Chrystus Pan nam wysłużył. I święty Paweł posługuje się sportowymi przykładami, których mówi, że wszyscy biegną, a jeden tylko dostaje nagrodę. Drodzy wierni, święty Paweł jeszcze używa tutaj bardzo wyrazistego przykładu ze swojego życia, gdzie mówi, że sam bierze jakby w karby swoje ciało, ponieważ boi się, że głosząc dobrą nowinę innym, sam może być odrzucony. Że to nie jest bagatela. To nie jest tak, że mam zagwarantowane, bo jestem księdzem, mam zagwarantowane, bo jestem zakonnikiem, mam zagwarantowane, bo chodzę na mszę trydencką. Nie mam niczego zagwarantowanego. W momencie, kiedy łaska Boża mnie tknęła, to jest moment decydujący, w którym powinienem odpowiedzieć na to wezwanie Boże w 100%. Ponieważ jeżeli nie dam z siebie wszystkiego, jeżeli nie odpowiem najhojniej, jak potrafię, na to Boże wezwanie, może się okazać, że będę drugim na mecie, a drugi to jest pierwszy przegrany. Drodzy wierni, niebezpieczeństwo, wracając do tego biedaka, o którym była na początku mowa, polega na tym, że ten biedak swoją nagrodę albo wielkość nagrody uzależnił od kontrastu, jaki w jego oczach pojawił się w zestawieniu go z innymi ludźmi. Otóż on rzeczywiście od samego rana, od wczesnych godzin pracował w winnicy. A tu też przychodzili co kilka godzin następni, następni, następni. I ten człowiek, patrząc na tych innych, patrzył z pewnym politowaniem, mówiąc, co oni zarobią, a zwłaszcza ci, którzy przyszli w ostatniej godzinie, którzy przyszli na ostatnią chwilę, tak naprawdę, żeby może posprzątać po tej ciężkiej pracy, pozbierać kosze i poukładać to wszystko gdzieś tam w stodole, ażeby na następny dzień było wszystko gotowe do następnego znoju, do następnej pracy. Drodzy wierni, to jest ogromne niebezpieczeństwo, ponieważ to znieczula nas, znieczula ten wewnętrzny niepokój, który powinien w nas być. Nie rozpaczanie, nie o to chodzi, żeby rozpaczać o łasce Bożej, nie o to chodzi, ażeby ciągle żyć w takiej wątpliwości, czy będę zbawiony. Ale ten niepokój, który musi być niepokojem twórczym, który każe zadawać sobie pytanie, czy ja naprawdę solidnie pracuję? Czy ja naprawdę solidnie pomnażam te dary Boże, które są mi udzielone? Ten człowiek po prostu tylko dlatego, że długo jest w pracy, stwierdza, że jest lepszy. Że zasługuje na lepsze potraktowanie, dlatego że od samego rana pracuje, a nie tak jak ci, którzy przyszli później. I to jest błąd. Drodzy wierni, Pan Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi. I dobija się do każdego i różnie ludzie odpierają. Ale zdarza się tak, że neofici, którzy nawet pod koniec życia się nawracają, większy stopień świętości uzyskują, ponieważ bardziej Bogu ufają niż sobie i swoim zasługom. A są ci, którzy myślą, że długo są i już z tego tytułu mają prawo do nie wiadomo czego. Nam się to zdarza, kiedy widzimy tych, którzy przychodzą po jakimś burzliwym życiu, po zmarnowanej
większości życia swojego, większej części swojego życia przychodzą do kościoła i mówimy, to są biedacy. Co oni teraz ten, co nie osiągną? Może tam gdzieś ostatnie miejsce Pan Bóg im po długich latach czyśćca może da, ale nic więcej. Może się okazać, że ci biedacy będą o wiele wyżej, a my nawet do nieba się nie dostaniemy właśnie przez taką postawę. Drodzy wierni, kiedy przez Imperium Rzymskie przewalały się straszne prześladowania chrześcijan, duża grupa chrześcijan się zachwiała. Żeby uniknąć konsekwencji, które groziły tym, którzy nie składali bałwochwalczych ofiar, niektórzy decydowali się na to, ażeby taką ofiarę złożyć, żeby uratować swoje życie, swojej rodziny, małżonka, dzieci i tak dalej. Decydowali się na to, żeby tych kilka ziaren kadzidła rzucić przed bałwochwalczym ołtarzem. Niektórzy z kolei byli bardziej stanowczy i przebiegli i załatwiali sobie dokument, że jakoby złożyli taką ofiarę. Ale kiedy ustawały prześladowania, pojawił się duży problem. Co z tymi upadłymi zrobić, którzy żałując za swój grzech, chcieli się pojednać z Panem Bogiem? Z jednej strony byli ci upadli, którzy albo przez odstępstwo grzechu bałwochwalstwa, albo przez kombinowanie i zgorszenie, przez zyskanie jakiegoś takiego dokumentu, że taką bałwochwalczą ofiarę złożyli, rzeczywiście zaparli się Pana Boga, a z drugiej strony byli ci męczennicy, którzy byli męczeni w więzieniach, torturowani, którzy nie zachwiali się w swojej wierze. Drodzy wierni, paradoks był taki, że wielu tych męczenników później odpadło od wiary, tworząc sektę nowacjan, którzy nie chcieli zgodzić się na to, ażeby upadłych dopuścić do pokuty. I ostatecznie magisterium Kościoła rozstrzygnęło, że upadli mają prawo pojednać się z Panem Bogiem przez pokutę, ale ci zatwardziali, którzy w czasie prześladowań się nie zachwiali, w czasach spokoju wbili się w pychę i odpadli od wiary, tworząc schizmę, która w swoim czasie, szczególnie w Afryce Północnej, spustoszyła bardzo mocno Kościół katolicki. Drodzy wierni, w naszych czasach jest też to niebezpieczeństwo, że sobie powiemy, ja jestem wiernym pierwszej godziny, ja przychodzę do bractwa od samego początku, kiedy jeszcze księża tylko przyjeżdżali sporadycznie, to ja już pomagałem zorganizować mszę świętą, ja już, nie wiem, przechowywałem rzeczy, które księża zostawiali tutaj, ja gościłem tych księży, dawałem im nocleg. I wspaniale, to jest wielka zasługa. Dzięki tym osobom ostatecznie bractwo się zakorzeniło w Polsce i teraz wydaje wspaniałe owoce. Ale, drodzy wierni, nigdy nie możemy poprzestać tylko na tym, co żeśmy uczynili, ale musimy też patrzeć na to, co przed nami jest jeszcze do zrobienia. Musimy bardzo realistycznie zadać sobie pytanie, na tej drodze, na której mnie Pan Bóg powołał, być może już od dawna, czy ja codziennie daję świadectwo wierności Pana Boga przez zaparcie się siebie samego i przez wzięcie krzyża woli Bożej? Czy ja codziennie walczę i odrzucam grzech i troszczę się o to, ażeby cnoty we mnie wzrastały? Czy tylko myślę sobie, że moje zasługi są już ogromne, że ja już wszystko zrobiłem, co do mnie należy, że teraz tylko oczekuję, aż Pan Bóg mi wypłaci należną nagrodę. Drodzy wierni, jeżeli się mamy z kimś porównywać, to musimy się porównywać tylko i wyłącznie z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Nigdy nie patrzmy na innego człowieka i nie porównujmy siebie na kontraście z innym człowiekiem. Jeżeli w ten sposób będziemy postępowali, to nie będzie to porównanie nigdy obiektywne. Zawsze subiektywne i jako, że subiektywne, to zawsze doprowadzi nas do fałszywych wniosków.
Z jednej strony ci, którzy się porównują z innymi, popadają w błąd, myśląc, że o, tu mam przed sobą świętego, bo tak się ten prezentuje, a ja tu się trudzę i nic mi nie wychodzi, a on tak bez wysiłku, tak się szybko uświęcił. I ludzie się zniechęcają, mówią, nie ma sensu, nie ma dla mnie zbawienia, nie ma dla mnie ratunku, bo przecież tyle się zmagam z sobą i nie potrafię się podnieść, a on taki święty. I diabeł wykorzystuje to. Mówi, daj sobie spokój, nic ci nie pomoże. Ale druga sytuacja, myślę, że częstsza, kiedy mówimy sobie, o, ci są rzeczywiście tacy beznadziejni. Różne grzechy popełniają, różne po prostu gorszenia i tak dalej, a ja przecież takich rzeczy nie popełniam, więc skoro Pan Bóg jest miłosierny i pewnie i dla nich jakieś miłosierdzie jest przygotowane, to dla mnie tym bardziej, który jestem całkiem porządnym katolikiem. Drodzy wierni, patrzmy na siebie i na Chrystusa. On jest jedynym wzorem i jedynym ideałem, który został nam dany. I zestawiajmy siebie z Nim. Oczywiście zawsze wypadniemy gorzej. Zawsze będzie wiele do zrobienia. Ale wytężajmy siły, ażeby codziennie stawać się podobnymi do Niego i nie ufać sobie, nie ufać swoim zasługom, nie opierać się na tym, że ja jestem tak bardzo zasłużony i mi się należy tylko i wyłącznie dając siebie wszystko, co jest możliwe, oczekiwać pomocy od Chrystusa, który jedyny jest w stanie nas uświęcić i do Królestwa Bożego doprowadzić. Niech Najświętsza Maria Panna, która nie miała przed oczyma swymi żadnego światła jak wola Boża i żadnego innego ideału jak jej jednorodzony Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, będzie dla nas przewodniczką. Niech ona nas codziennie uczy, jak mamy budować swoją wartość nie na zestawieniu z innymi, ale na poddaniu się woli Bożej i na codziennym pełnieniu tego, czego od nas Pan Bóg oczekuje. Niezależnie, czy nas postawił Pan Bóg na długiej drodze i żmudnej, czy na krótkiej, w każdej sytuacji starajmy się w 100% Bogu odpowiedzieć i w ten sposób bardziej ufając nie swoim zasługom, ale hojności i dobroci Boga, otrzymać nagrodę, która nas zaskoczy i której ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Amen.